Od poniedziałku w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczynają się ferie zimowe. Jak co roku młodzi ostrudzianie nie mają co narzekać na nudę. Miejska Biblioteka Publiczna już od soboty organizuje uczniom wolny czas. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 15 na kolejną odsłonę kanapy kulturalnej. To jest nasz początek, a od poniedziałku przez 2 tygodnie codziennie w obu naszych placówkach i w Filii przy ulicy Chrobrego i w oddziale dla dzieci na Ostrudzkim Zamku będą odbywały się zajęcia dla dzieci. Zajęcia na zamku będą odbywały się codziennie od godziny 10. Będą to zamkowe opowieści w oparciu o baśnie związane właśnie z zamkiem, czytanie głośne, zabawy plastyczne. Odskocznią od tych zajęć będą warsztaty 29 stycznia pod tytułem Nie tylko mama i ja, gdzie dzieci wraz z dorosłymi będą tworzyć maski karnawałowe. Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Chrobrego również ma propozycje dla dzieciaków. Codziennie o godzinie 11 będą odbywały się zajęcia, kim będę jak dorosłe, będą to również zajęcia oparte o literaturę, będą zajęcia plastyczne, ale poza tym będą też spotkania z osobami, które są przedstawicielami zawodów, o których dzieci będą tego dnia rozmawiały. Dla najstarszych uczniów i nie tylko, Miejska Biblioteka Publiczna na zamku zorganizowała warsztaty rękodzieła. Odbędą się one 28 stycznia w środę. W zajęciach plastycznych będą mogli uczestniczyć też starsze dzieci w Galerii Sztuki na zamku. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 11 do 12.30 będziemy się bawić plastycznie, kreować nową plastyczną rzeczywistość, malować, rysować, tworzyć kompozycje z papieru, modelować w masie solnej. No i zobaczymy, co nam jeszcze przyjdzie do głowy. Dzieci od 12 roku życia będą mogły nauczyć się tańca. Taniec hip-hop, który będzie prowadziła tancerka Bigail Ola, odbędzie się w każdy wtorek i czwartek od godziny 15 w sali reprezentacyjnej zamku, a od godziny 16 zespół tańca Mazur zaprasza na swoje zajęcia. Będą przygotowywane również pod kątem osób początkujących, różne formy taneczne, więc każdego, kto ma ochotę odrobinę się poruszać, w każdy wtorek i czwartek zapraszamy do sali reprezentacyjnej. Dla najmłodszych będą wyświetlane bajki. Odbędzie się bal karnawałowy, a 7 lutego głównym punktem programu będzie Mała Gwiazda Estrady. Chodzi o to, żeby pokazać jeden utwór taneczny do wybranej muzyki i zaprezentować jedną piosenkę bądź wiersz. Taki krótki programik artystyczny. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna na dworcu również nie próżnuje. Oprócz zajęć, na które można uczęszczać od jakiegoś czasu, takie jak nocka planszowa czy modelarnia, specjalnie na ferie został przygotowany rozkład jazdy. Mamy dla mieszkańców Ostródy małych i dużych propozycje spędzania sobotnich przedpołudni i popołudni razem z rodzinami, czyli całe rodziny zapraszamy na dworzec Rzecz Jasna. Będą zajęcia z ceramiki, będą zajęcia z filcowania, zapraszamy na rodzinne spotkania filmowe, dzieci razem z rodzicami. Oprócz tego też mamy bardzo ciekawe zajęcia, tak zwaną złomofonikę. Złomofonika polega na tym, że z starych, niepotrzebnych rzeczy produkuje się instrumenty. Wszystkie zajęcia można znaleźć na stronie www.simrzeczjasna.pl w zakładce Dworzec. Amfiteatr również otwiera się na uczniów, którzy znajdą wiele ciekawych propozycji. Już w niedzielę odbędzie się 150. rocznica urodzin ostrudzianina Paula Dacle, założyciela pierwszego domu buddyjskiego w Europie. Odsłonimy jego tablicę, poświęconą jego pamięci tablicę na zamku o godzinie 15. Później odbędą się prelekcje na temat życia Paula Dacle i Ostrudy tamtych czasów. To wygłosi pan Piotr Lisowski. A później po prelekcjach zapraszamy do amfiteatru na otwarcie wystawy o historii buddyzmu oraz na koncert Tymona Tymańskiego, znanego artysty polskiego, który czynnego wyznawcy buddyzmu, i również z nim porozmawiamy na temat tej religii. W tygodniu amfiteatr zaprasza do sali kinowej, gdzie o 13:00 będą wyświetlane filmy dla młodzieży. Od 2 lutego odbędzie się cykl warsztatów fotograficzne, które poprowadzi Wojtek Kozicz, teatralne, które prowadzi Mateusz Szturma, oraz scenografii, które poprowadzą Magda Munię, Agnieszka Świło i Paulina Fleszar. Efekt tych warsztatów będziemy mogli podziwiać podczas ich finału 7 lutego. Zostaną przedstawione efekty warsztatów fotograficznych,
warsztatów teatralnych oraz właśnie tych plastyczno-scenograficznych, gdzie przyozdobimy salę, hol przed wejściem do sali kameralnej, no żeby to wyglądało jak dom kultury. Ten dzień odbędzie się również spotkanie z Pawłem Konio-Konakiem, znanym artystą i showmanem. Konio tutaj przedstawi film poświęcony swojej twórczości oraz książkę, no i będzie opowiadał o swoim życiu. Jak widać, ferie w mieście nie muszą być nudne, trzeba tylko chcieć wykorzystać ten wolny czas aktywnie i kreatywnie.